przyszliśmy na plac zabaw, więc stwierdziłam, że wam teraz vloga zmontuję. Ten, który ostatnio widzieliście, uciekaj. Idzie baw. Ten młody, co ma parcie na szkło. A wy wiecie, że Ami ma kanał na YouTubie z grami. No, live'y robi. Prześcignął matkę, zaraz będzie miał więcej subskrypcji w te 4 miesiące. No nawet może nie. Będzie miał więcej niż ja przez 2 lata. Także słuchajcie, otwieramy wyścig. Proszę mi tu dawać subskrypcję, żeby mnie dziecko nie prześcignęło. A wy mu dacie wygrać. Dobra, ja wam teraz będę montowała vloga. A to nagranie już zobaczycie, wy widzicie już w jeszcze następnym. No. Wy tutaj tak za dużo nie zobaczycie, ale zobaczcie, jakie mamy dziwne niebo. Takie... Tak w ogóle, co? Taka aura jest. Taka... No... Taka... Dziwna. To niebo jest takie czerwone, takie... Jejku, ten kolor nawet jakoś się nazywał. To jest takie połączenie takiego łososiowego z brązowym i czerwonym. Niesamowite to jest. Jakby miał być koniec świata. To jest taki apokaliptyczny widok. No, niesamowite. Powiem wam coś o oknach. Wiecie co? Chyba muszę zahaczyć panów z drabiną, bo jak teraz spojrzałam na to okno, jak ono w tej kamerze wygląda, no nie, no brudne jest, tylko ono jest tam brudne na zewnątrz. Ja nie jestem w stanie, my nie jesteśmy w stanie tego okna umyć. To musi zrobić ktoś na zewnątrz, kto ma do tego sprzęt. I właśnie chcę wam powiedzieć, tak przy okazji tematu życie w Wielkiej Brytanii, właśnie okna. Tutaj okna otwierają się na zewnątrz, co właśnie bardzo utrudnia czyszczenie okien. Zazwyczaj to robią firmy zewnętrzne albo osoby, które sobie właśnie w ten sposób dorabiają. I w ten sposób sobie tutaj w Anglii radzimy z brudnymi oknami. No i okna tu są dość rzadko myte, bo teraz sobie wyobraźcie za każdym razem wynajmować kogoś. To już nawet nie chodzi też o koszta, ale o samą organizację mycia tych okien. Wiecie, co innego, kiedy weźmiecie sobie, nie wiem, jakąś szmatkę, tak jak ja na dole myję okno. Na dole myję okno tak, że po prostu najpierw myję od wewnątrz, a później sobie wychodzę na zewnątrz i sobie elegancko myję, nie? No, ale tu na piętrze to, no, jak widzieliście na załączonym obrazku. Tadam, okna w Wielkiej Brytanii. Cześć, dzisiaj jest środa i ja sobie tutaj siedzę, wyglądam tak samo jak wczoraj, ale czemu nie? A ja wczoraj to miałam na sobie tylko tak, wiecie, jak szłam po dzieciaki i przez chwilę jeszcze w domu. Co chciałam powiedzieć, wiecie, że ja dzisiaj tylko do 11.40 czekam ze śniadaniem, bo mój ostatni posiłek wczoraj było o 19.40. I tym oto sposobem, i wiecie co, chyba lepiej się tak mi łatwiej, bo ja się najem o tej 19, tak, że jestem najedzona, później idę spać, ale nie jestem jeszcze taka głodna i dzięki temu rano mam, tak jakby wydaje mi się to okienko, to ten post krótszy, no i tak spróbuję to robić. Mamy godzinę. Byłam w Morrisonie. Czekajcie, próbuję sprawdzić, która godzina. Jest 10.14. No, a jeszcze godzinkę. Godzinkę i zacznę przygotowywać sobie śniadanko, bo to też nie tak od razu zjem, bo to trzeba przygotować, bo przecież koktajl trzeba zrobić. Myślę sobie jakieś nuggetsy usmażyć albo coś takiego. Tak, bajgla z jakąś wkładką taką, wiecie. Taki jakiś domowy burger, coś w tym stylu. No. No i... Siedzę, oglądam vlogi na razie. Potrzebuję tak usiąść. Wczoraj miałam takie rano dość aktywne. Niby mam pracę, niby time off mam przygotowywać, ale teraz jeszcze do tego śniadania sobie posiedzę i tak sobie pooglądam. No i tyle.
Nie trzeba cały czas czegoś robić. Tak naprawdę zaplanowałam się położyć, zdrzemnąć, ale nie jestem śpiąca, a nie chcę nieśpiąca iść drzemać, żeby się nie przyzwyczajać, bo dzisiaj się zdrzemnę, to znowu jutro mogłabym mieć z tym problem. A chcę zminimalizować ilość drzemek w ciągu dnia, bo chcę. Bo nie chcę się czuć zmęczona w ciągu dnia. Oczywiście uważam, że skoro mogę się zdrzemnąć, to się mogę zdrzemnąć. Wiecie, o co mi chodzi? Nie chcę się przyzwyczajać, ale też nie chcę wywierać na sobie presji, że w dzień w ogóle się nie śpi. O, takie chcę, żeby było wypośrodkowane. Ale jeżeli nie jestem śpiąca, to sobie po prostu coś teraz na YouTubie pooglądam i później sobie zjem, a później się zajmę czymś konkretnym już. No tych cudów to jeszcze w tym roku wam nie pokazywałam. A te cuda, to one po prostu teraz już sobie przekwitły, one sobie tak zostaną. Kosiarze chciałam powiedzieć. Ludzie, którzy koszą trawę, omijają te miejsca. I w przyszłym roku będą rosły kolejne z tych samych pewnie cebulek. No i co roku tak samo. Czyli najpierw czekamy na jakieś krokuski i żonkile. Później pojawiają się kwiatuszki na drzewach, które jak widzieliście są przepiękne. O, o żonkile przekwitają. I na następny rok to samo. I tak co roku to samo. Wiecie co, ja wczoraj jednak położyłam się spać, potrzebowałam sobie odpocząć, cały dzień odpoczywałam tak naprawdę. A co ja w tym świetle taka czerwona jestem? Czyli kolory twarzy Aleksandry ciąg dalszy. Łączę się z wami, ponieważ łączę, ponieważ chcę wam troszkę powiedzieć o autofagii. Autofagia to jest proces, kiedy komórki zniszczone, nie takie, jakie powinny być. One w organizmie same się tak jakby zjadają, usuwają, po prostu giną, nie ma ich. Właśnie post przerywany jest między innymi przyczyną zachodzenia autofagii w organizmie i żeby ona nastąpiła właśnie tak 16 godzin minimum tego postu musi być. I co przed chwilą wyczytałam, a zauważyłam to na sobie. Proces autofagii zachodzi. Po czym to poznać? Między innymi po tym, że mamy mniejszy apetyt. I faktycznie, ja wam mówiłam, że jak już przychodzi ta godzina, kiedy ja mogę jeść, to ja już wtedy taka nie jestem głodna. I ja wam powiem, że ja wczoraj skończyłam jeść o godzinie... Właśnie nie jestem pewna, czy o 18, czy o 18.30, czy o 19. W każdym razie policzyłam, że nawet jeżeli o 19 skończyłam jeść, no to dzisiaj o 11 mogę zjeść. Jest za 20, ale ja tak naprawdę od wczoraj w ogóle nie czułam głodu, w ogóle. Ja nie przypominam sobie, żebym czuła, a nawet jeżeli czułam głód, bo być może jakiś się pojawił, to tego nie pamiętam, więc musiał być to mały głód. I ja tego głodu już nie czuję. Wystarczyło ile? Parę dni dosłownie, żeby się tak... swoją drogą postanowiłam. No, spróbowałam wczoraj właśnie z tym wcześniejszym kończeniem posiłkowania się. Czyli tak naprawdę wczoraj spożywałam dużo krócej, bo może jakieś 5 godzin? No, jadłam. Zjadłam wczoraj dwa posiłki, z czego drugim posiłkiem było dokończenie pierwszego posiłku, po prostu z tego, co nie zjadłam na śniadanie. Tam był jakiś bajgiel z burgerem. I ja to zjadłam właśnie wieczorem, już później nic nie jadłam. A ja tego bajgla nie dojadłam, bo po prostu już ze śniadania, przed śniadaniem, znaczy na śniadaniu się najadłam wystarczająco. Zostawiłam połowę, można powiedzieć, śniadania i tak jak mówię, dojadłam to dopiero wieczorem. W międzyczasie może była jakaś jedna przekąska. No,
Więc tak naprawdę jem dwa, maksymalnie trzy posiłki dziennie. Oczywiście, jeżeli liczyć kawę, no to kawę też należy wliczyć w posiłek, ale wczoraj wypiłam tylko jedną kawę, ponieważ nie było mleka do kawy. Jak się zdenerwowałam, okazało się, że to nie Krzysiek. To prawdopodobnie któreś z dzieci wypiło to mleko. No. No i co jeszcze? No, chcę wam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że już nie czuję głodu. Bardziej mam ochotę na coś niż czuję głód. Mam ochotę już na to śniadanie dzisiejsze. Dzisiaj sobie zrobię koktajl. Aha, no i wczoraj koktajlu nie wypiłam, żadnego szejka, no bo mleka nie było. No. No i to mleko zostało tylko tak, żeby wypić jeden kubek, jedną filiżankę tak naprawdę kawy, no. Dlatego wczoraj koktajlu nie piłam i wypiłam tylko jedną kawę. I słuchajcie, dzisiaj sobie zrobię, kupiłam sobie jakieś fajne mleko roślinne waniliowe. Patrzyłam na skład, ma naturalny ten waniliowy tam wsad. Z tego... Nie, to nie miało domieszki tego, dobra. Dobra, pomyślałam o czymś. Zrobię sobie ten koktajl. Wrzucę oczywiście do tego mleka tradycyjnie banana, te wszystkie moje tam nasionka, co dorzucam. I wczoraj sobie specjalnie ze względu na koktajl kupiłam miks tych młodych liści, w których też jest szpinak. Jest jakaś sałata szpinak. Nie wiem, czy tam nie ma też liści buraka, ale nie jestem pewna. I zamierzam to do koktajlu wrzucić. No i taki będzie koktajlik, pyszny będzie na pewno. Nie wiem, czy... Nie, dzisiaj nie będę wrzucała kakao. No, nie będę wrzucała kakao. Nie no, znowu się szkrobię. Dobrze. I dzisiaj będę... tutaj jestem na górze, będę stacjonować. Zaraz idę sobie zrobić to śniadanko. Nie wiem, co sobie zrobię do tego koktajlu na śniadanie. Kupiłam sobie przepyszne oliwki z tym garlikiem, czyli z czosnkiem. I kupiłam jeszcze jakieś fajne, takie duże oliwki. Jakieś takie, wiecie, greckie, fajne. Takie no, lepsiejsze. Więc będę jadła oliwki. Na pewno suszone pomidory, bo mam ochotę na suszone pomidory. A coś tam jeszcze wymyślę. Ale nie wiem co. Wy wiecie, jakie jem śniadanie, wiecie, jakie ja robię śniadania. Postanowiłam mniej smażyć do śniadań. No. W ogóle chciałabym jakiegoś airfryera albo. Chciałabym w ogóle to. Chciałabym moje Filipiaki. W mieszkaniu w Polsce został cały zestaw, słuchajcie, za grube tysiące garnków Filipiaka. Wciąż ich tu nie sprowadziliśmy. Ja wciąż myślę o tym, żeby poprosić moją mamę, żeby po prostu mi to spakowała i wysłała. Ale cały czas coś na głowie, cały czas. Później jak już można, to ja o tym zapominam. No i później sobie przypominam, Ola, ale przecież ty lubisz gotować na parze. Przecież ja na parze ziemniaki gotowałam bez dodatku żadnej soli, nic, żadnej wody, tylko wiecie, na dół się daje, nie wiem, taką ilość wody i ona sobie fajnie paruje do tych ziemniaków. Te ziemniaki są tak pyszne, nie dajesz soli, niczego i one takie są przepyszne. No, coś pięknego. No i ogólnie wszystkie warzywa wtedy bez soli, bez żadnych takich rzeczy. Ja jestem zwolennikiem takiej diety, można trochę powiedzieć, RAF, no nie do końca, bo to jest przetworzone termicznie, ale żeby dawać jak najmniej przypraw, chyba że to są naprawdę, wiecie, jakieś fajne zioła, ale ja nie daję czegoś takiego jak Maggi. Zamiast Maggi stosuję i zamiast soli stosuję tą sos sojowy. Daję pieprz, ale nie stosuję różnych tych takich, wiecie, weget. Ja nie wiem, kiedy ja ostatnio wegetę użyłam. W ogóle tego nie używam. Jedynie takie paskudne przyprawy daję, jak zupę robię, bo ja zupę robię wegańską, czyli wywaru nie zrobię z mięsa, który na pewno byłby pyszniejszy, a na pewno bardziej pełny. No więc daję te kostki takie warzywne. Staram się stosować o mniejszej ilości soli. Więc tak naprawdę zupy robię na takich kostkach i tam dodaję później dużo warzyw, bo to, wiecie, ja do zup daję bardzo dużo warzyw,
ale jako bulion traktuję te kostki niestety, bo też chcę jeść smacznie mimo wszystko, ale jeśli chodzi o jakieś dania, przyrządzanie, tam gdzie tego nie trzeba, ja nie lubię stosować takich polepszaczy smaku. I ja tego nie robię, nie dodaję takich rzeczy. Intencjonalnie czasami stosuję sosy jakieś gotowe, to tak, stosuję gotowe jakieś sosy, ale ja wiem, mam świadomość tego, co ja, że ja to teraz będę jadła, ale normalnie jak robię sos, czy na przykład pomidorowy, czy jakikolwiek inny, nie daję takich paskudztw po prostu. Nie uznaję tego. I najbardziej lubię, kiedy posiłek, kiedy danie składa się z naturalnych, fajnych, nieprzetworzonych składników. Czyli na przykład daję pomidora, daję jakieś tam oliwki, daję jakieś warzywa, czy surowe, czy podgotowane, ale chcę, żeby to było takie, żeby było też czuć prawdziwy smak tego warzywa, żeby nie zasypywać na przykład tego warzywa przyprawami i innymi polepszaczami, bo chcę czuć smak warzywa. Jem marchewkę, chcę czuć marchewkę, jem szparaga, chcę czuć szparaga. I tak samo z kalafiorem, ziemniakiem i całą resztą tych innych takich rzeczy. No. Dlatego właśnie też chcę mniej smażyć, bo smażenie niestety powoduje, że jedzenie traci na właściwościach zdrowotnych. Nasz organizm nie przepada za smażonym, dlatego właśnie wracając do tych Filipiaków, chciałabym je sobie jak najszybciej tutaj sprowadzić i gotować na parze, smażyć z mniejszą ilością tłuszczu. Tutaj też myślę pod tym kątem właśnie nad tym airfryerem, bo ja słuchajcie, nie obsłużę wam, ja nie obsłużę piekarnika, nie, ja po prostu piekarnik, nie czuję tego. U nas od piekarnika jest Krzysiek, wy to chyba już wiecie, to chyba wie cała moja rodzina i znajomi, przyjaciele. Albo i nie, jeżeli ktoś nie wie, to się właśnie teraz o tym dowiedział. Ja piekarnika się nie tykam. Ja może 2 razy, 3 razy w życiu użyłam piekarnika, wystarczy mi. No, więc myślę o takim jakimś urządzeniu, które będzie mi po prostu piekło, a nie smażyło. No i te filipiaki, gdzie będę mogła sobie spokojnie na parze gotować. Dobra, gadam do Was 10 minut. Zacznę sobie przygotowywać właśnie posiłek, czyli śniadanie. Właśnie się prawdopodobnie vlog opublikował. Prawdopodobnie, bo czy ja kliknęłam opublikuj? A nie wiem, chyba tak. Chyba opublikowałam. Czekajcie, zobaczymy. A tutaj. Treści na kanale. Twój kanał. Twój kanał, no. Tak to zrobimy. YouTube. No pięknie, no to macie. Co kupują biedni, a co kupują bogaci. Wiecie co? Chodzi o... po prostu pan nagrał... Ja nie pamiętam, jak on ma na imię. On nagrał po prostu z okazji Black Friday jakieś parę lat temu odcinek właśnie, żeby się nie rzucać na Black Friday. Dobra, to już możemy stąd zabrać. O, już jest. Wrzuciła ten film, to wiem, co będę do śniadania oglądać. Już jest, bardzo lubię. Oni są weganami. Już jest, była w Big Brotherze i sobie teraz ogląda Big Brothera ze swoim udziałem, ze swoim facetem. To nagrała, bo jej facet dołączył do domu Wielkiego Brata. Ona jest weganką i w tym programie produkcja raczej chciała z niej zrobić jakąś szaloną po prostu wegankę nawiedzoną. Ona ma ogólnie kanał o weganizmie i tak dalej. I w ogóle podcasty mają bardzo fajne. O, a dopiero go czyściłam. Ja nie wiem. No tak, jak go czymś czyściłam, że się poprzyklejało tylko. Co ja to? Dobra, ej, słuchajcie, tu chcę wam pokazać. Tak, jest opublikowane. Także zapraszam do oglądania. Tam usłyszycie o moim poście przerywanym. Dobra, kończę to. Idę robić śniadanie i będę sobie oglądać. A później będę się przygotowywać do Tiny Mouth Market. No i dobra, śniadanko zrobione. Tutaj mam hummus,
Do tego mam, żeby sobie maczać w tym humusie saler naciowy. To są te oliwki takie lepsiejsze, co mówiłam. Są naprawdę bardzo dobre, są z pestką, a tu są oliwki z tym czosnkiem. Tak je rozdzieliłam. Tutaj mam dwie takie moje kromeczki z niczym niesmarowane, z suszonymi pomidorami. Tu pod spodem mam chlebek nan o całkiem dobrym składzie. To jest kolendra i czosnek. No i to jest jakoś gdzieś tam w piecu po prostu robione. I faktycznie smakuje najlepiej z wszystkich chlebków nan, jakie jadłam. Jestem od nich totalnie uzależniona, ja po prostu je kocham. A jeszcze dzisiaj w Morrisonie były w promce za 88 pi, podczas gdy normalnie kosztuje funt 70. Tu mam kawusie. No i tutaj mam koktajlik. Wygląda trochę... Taki jest, taki zielonkawo coś tam. Będzie na pewno bardzo dobry. Tak. Tam z tyłu jest ten pojemnik z rzeczami. Jest bardzo dobry. Więc śniadanko mam takie. Czy zjem wszystko? Nie wiem. Ale na pewno zjem wszystko dzisiaj. Smacznego, Aleksandro.